cholery nie wieje. My nie mamy mikrofonu z kotem. Kalitea Beach. Kalitea Beach. Z góry wygląda tak. Wygląda elegancko. Dużo skałek. Parasolki zlewają się z kolorem skałek i podłoża piasku. Tylko trzeba uważać, bo można wyrżnąć. Tutaj nie ma schodków. Nie wiem, o kurde, to jest takie wejście do wody z takiego tego, to nie wiem, czy nam się tu uda wejść. Bo tutaj w sumie... No, kiciów to tu jest tyle, że... Ulala. Zobacz, jakie tu jest wejście do wody. To jest taka plaża kamienista, oj, skalista, a nie kamienista. Jeszcze zaraz pójdziemy tam za te skały zobaczyć, co tam się dzieje, bo tam też było takie wejście. Tymczasem Emma, tutaj uważaj. Fajnie to wygląda ogólnie. Tylko, że do wody wejście takie. O, takie zrobić taką fotkę. Jak do basenu. No, fajnie w sumie. Fajny klimat. Ale skałki. Ale skałki, ale parasolki. No. Ciepełko. Słoneczko świeci. Standardowo bezchmurne niebo. Tylko troszkę wiatr. No ogólnie jest pięknie, co? Chodź tędy! Ona tam przejdzie? Ona tam na górę wlazła. Co za osioł? Gdzieś ty tam wlazła? Patrzaj. Emma, i ty i twoje klapki jeszcze. Złaź stamtąd. Ale ja... Chcę zdjęcie. Z kaktusem. Co za osioł. Nie wiem, co to jest, ale idziemy zobaczyć. I jeszcze spadamy na jedną plażę do fali Riaki i takie tam, ale kto wpadł na pomysł, żeby zrobić taką podłogę z kamieni pionowo? Kamienie postawić pionowo i tyle kamyczków poustawiać. Ale przecież to nie tylko tu. Bo takie te podłogi były tam w tej restauracji na Lindos i były w ogóle, no wszędzie takie tutaj są. Takie jako wycieraczki to stosują. Wow, co to w ogóle jest? Kurde. Twój pałac? No wygląda, powiem ci, ten twój pałac fajnie. Dalej jesteśmy na Kalitea. No ciekawie, ciekawie, bardzo, bardzo ładnie. Patrzcie na to, tutaj wygląda w środku tak, o, ale teraz wam pokażę ekstra hit. Uwaga, idziemy do góry, idziemy i patrzcie na to. Błękitne niebo prześwitujące przez ściany i tak wyglądają gwiazdy, ale czad. No, bardzo ciekawie tutaj jest, muszę przyznać. Ale tam fajowo po prawej. Ej, fajnie tam po prawej, co? Gdzieś ty jest, chodź! Za chwilkę, bo tutaj z prawej strony też są fajne rzeczy. Tutaj. Fajnie tu. Kurczę. Bardzo fajnie. Co? Nie idź. Nie wiem, co to za wodospady. Skąd ta woda się tu wydobywa? Tak ze skały? Ciekawe. No. Za chwilę pójdziemy na górę.
Dobra, idziemy górą. Ale pisze, żeby nie pić chyba. Not drink water, no. Dziś pisze, żeby jej nie pić. Za niedługo wyjdziemy tam, ale najpierw odchodzę w górę. Mhm. Ale tu jest czad. Mega, naprawdę, mega to wygląda. Fajnie, że tu przyjechaliśmy. Kalitea Beach. Kalitea Beach, wyspa Rodos. Piękne miejsce. Fali Riaki już za wiele wam nie pokażemy. Niestety. Piękne miasto. Jedno chyba z najładniejszych, w ogóle najlepszych turystycznych takich miejscowości. Turn left. Gdzie jest najwięcej takich knajpek, restauracji, takich barów. No, imprezownia. Imprezownia taka w sumie. Może w sumie co niektórym może się to nie podobać. Polecamy, zdecydowanie polecamy Fali Riaki, bo jest bardzo, bardzo fajne, czyli Lindos, Fali Riaki, Kalitea i Rodos. Cztery takie bardzo ważne miejscowości, plus południe wyspy. Jeszcze raz powtórzę odnośnie Filarimos. Filarimos, miejscowość, miasteczko, bardzo naprawdę ładne. Bardzo ładne, takie bardziej turystyczne, bardziej takie właśnie imprezowe, ale naprawdę bardzo ładne. Warto na pewno się tam udać. No, całą wyspę warto zjechać, naprawdę całą wyspę warto zjechać. Dzisiaj jest już nasz ostatni dzień, ostatni wieczór na wyspie Rodos. Jutro o 6 rano jedziemy już na lotnisko. Nawet w sumie już nie będziemy jeść śniadania. Możemy tylko napić się rano kawki, jeśli ktoś chce. I o 6 rano mamy już odjazd z recepcji, że tak powiem, sprzed hotelu. I tyle naszej przygody po wyspie Rodos, ale każdemu polecam wyspę Rodos, żeby ją całą zjeździć, naprawdę salutką. Warto wziąć samochód, 35 euro za dobę, niedużo za paliwo wyjdzie, jak takie małe autko, co niedużo pali. I naprawdę warto, ze 4 dni na pewno trzeba na to pożyczyć samochód. Myśmy mieli 4 dni, to tak naprawdę na szybko, żeśmy to zjeździli, ale caluteńką ją objechaliśmy, caluteńką, z samej góry do samego dołu, z lewa do prawa. Piękne góry, piękne plaże, piękne miejsca i wszystkim polecamy wyspę Rodos. My akurat jesteśmy blisko lotniska, więc dużo samolotów tutaj w tym Filarimos Village Hotel. Jesteśmy w Filarimos Village, taki hotel. Fajny hotel, bardzo fajne baseny. Nie zdążyłem jeszcze nagrać żadnego filmiku na temat tego hotelu, ale polecam ten hotel. Dwa fajne tutaj baseny, jeden jeszcze na początku. Ogólnie bardzo fajne miejsce. Wszystko jest ok, wszystko jest ok. Pożyczcie auto, zjeździcie całą wyspę, polecam. Lindos, miasto Rodos. Kurczę, ale wieje. Ta strona jest troszeczkę, wschodnia część jest troszeczkę bardziej wieczna od tej. Od tej nie zachodniej, właśnie ta zachodnia jest bardziej wieczna od tej wschodniej części, ale wszędzie jest ładnie, naprawdę, wszędzie jest ładnie, tam może troszeczkę na wschodzie ładniej, no i w sumie tyle, i tu w sumie tyle, żegnam się z wami, zostawcie koniecznie łapkę w górę, kto jeszcze nie zasubskrybował kanału, to proszę o subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmie, cześć!